Cześć, kochani, witam Was serdecznie w nowej dramie Mamie, czyli filmie, gdzie omawiam jakieś różnego typu dramy, większe i mniejsze i się maluję. Teraz już mam gotowy makijaż na twarzy, ale zaraz się będę malować. Wszystkie nazwy kosmetyków są w opisie tego filmu, jak zawsze. I dzisiejszy film jest kontynuacją sagi pod tytułem Pan Królikowski, który robi niesamowicie głupie i żenujące rzeczy. Niestety w tę część sagi jest też uwikłana jego rodzina i jego żona, z którą się rozstaje, i jego mały syn. I wszystko to jest oczywiście bardzo smutne, bardzo żenujące. W momencie, jak ukazywał się mój ostatni film, kiedy mówiłam o tej całej dramie, pan Królikowski rzucił oświadczenie w internet i zaczęły pojawiać się po prostu wyciągi z kont bankowych na Instagramie i tak dalej. No i żałuję, że nie nagrałam tego filmu po prostu dzień później, bo byłaby jedna całość, a tak po prostu myślę, że to jest dosyć ważne, odnosząc się do tamtej części po prostu tego filmu, także dzisiaj będzie kontynuacja tej po prostu smutno żenującej, niefajnej sagi, jak zwykle żal w tym wszystkim po prostu dzieci. No i co? Jedziemy. Dobra, tamten film skończyłam mniej więcej na temacie odwołanego chrztu, do czego już nie będę w tym momencie wracać. Pani Opozda tam ogólnie wydała takie oświadczenie na Instagramie, że po prostu, że już dosyć i w ogóle to są same kłamstwa, ogólnie, że są niepłacone alimenty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu w tym momencie zaczęła się w ogóle jazda. W ogóle muszę się Wam do czegoś przyznać, mój poziom ignorancji jest przerażający, gdyż ja tam mówiłam w tamtym filmie o mamie pana Antka Królikowskiego w takim kontekście, że pojawił się z mamą tam przed kościołem na tych chrzcinach, które zostały odwołane i tak dalej, i tak dalej. I ja nie miałam pojęcia, iż mamą pana Królikowskiego jest pani Grażynka z klanu. Po prostu nie wiedziałam o tym. Także tak jak mówię, no moja ignorancja jest straszna, przyznaję się do tego bez bicia. No ale no nie, to nie zmienia jakoś bardzo dużo, tylko dodaje jakby dodatkowej beki, jak dla mnie, tej całej sytuacji, która no dla mnie jest trochę bekowa, trochę żałosna, trochę przerażająca, ale no, mamą jego jest pani Grażynka z klanu, jeżeli ktoś nie wiedział, także ten. I ona pojawia się w tym filmie i mówię o niej dlatego, normalnie bym oczywiście nie wjeżdżała i nie mówiła na takich jakichś takich personalnych rzeczach, ale akurat ta pani tutaj bardzo aktywnie działa w social mediach i broni swojego syna i w ogóle, także dlatego też jest tutaj, pojawia się w tej farsie. No dobra, w każdym razie, no chcę powiedzieć od tego, bo zacznijmy, wyjdźmy od tego. W momencie, jak ja publikowałam swój film, to jakby zaraz potem właściwie pan Królikowski wydał swoje oświadczenie na Instagramie najpierw, jakby zaczynał wrzucać jakieś takie enigmatyczne filmiki i podlinkował je do pełnego filmu na YouTubie, który ja Wam tutaj puszczę. On jest dostępny też od niego na YouTubie, ale żeby mieć tutaj jakby kontekst, to puszczę go sobie tutaj dla Was i dla siebie w przyspieszeniu. Dzień dobry. Najwyższy czas, żebym również ja zabrał głos w sprawie, która dotyczy mnie i mojej rodziny. Bo nie mogę dłużej pozwalać na to, żeby moim bliskim dostosowało się przez to, że matka mojego dziecka nie może pogodzić się z naszym rozstaniem. Musicie wiedzieć, że nie wszystko, co usłyszeliście ze strony Asi, było prawdą, lecz manipulacją, której ja sam podawany byłem przez kilka miesięcy nieudanego małżeństwa, które w pełni świadomie zamierzam zakończyć, bo nie umiem aż tak dobrze udawać szczęścia. Jak pewnie wiecie, czekam na sprawę rozwodową. Do tego czasu nie zamierzałem naprawdę poruszać kwestii związanych z moją jeszcze żoną, ale zostałem przez nią zmuszony i nie mogę dłużej milczeć. Joanna mija się z prawdą, mówiąc, że nie płaci alimentów. Urządza prowokację. Zapamiętajmy tylko to, że pan tutaj mówi, że Joanna mija się z prawdą, mówiąc o tym, że nie płacę alimentów i że urządza manipulację, użyło takiego stwierdzenia. Opinią publiczną i próbuje zniszczyć mnie i moich bliskich. Muszę reagować, tym bardziej, że ja doskonale znam mechanizm, jaki posługuje się mojego dziecka w medialnych sporach i wiem, że jest zdolna do wszystkiego. Co zresztą udowadniała niejedno. Mówi tutaj, że to pani jest zdolna do wszystkiego. Ja tutaj oczywiście, on nie mówi o tym, co ja teraz powiem, ale powiem tylko, iż wydaje mi się, jestem po prostu przekonana, iż matka dziecka jest w stanie zrobić wszystko, żeby ochronić dobro swojego dziecka. I w ogóle tu się wcale nie dziwię, jakby tak powinno być. Mam tylko dość. Nigdy nie zamierzałem uchylać się od odpowiedzialności za syna. Ludzie się rozstają i to jest trudne, szczególnie gdy w tym wszystkim jest dziecko, ale nikt nie... Tutaj mówi, że nigdy nie zamierzał uchylać się od odpowiedzialności za swojego syna. To co mówię, jest ważne. Powinien dostawać rykoszetem za błędy rodziców i będę robił wszystko, żeby winni sam mógł kiedyś decydować o swoim losie i był szczęśliwym dzieciakiem, a kiedyś człowiekiem.
Woli nie, że ja nie dopuszczam się tych wszystkich mówień o elementach podczas zasunu, przy sobie zaznaczyła sprawa, ta większość oszczędności wyznacza jakąś, która wpływały głównie ode mnie, a wypływały jedynie na jej konto. Mówi tutaj o tym, że przelewała na swoje konto znaczącą część oszczędności, które wpływały tylko z ich wspólnego konta, które wpływały od niego, jakby, że on zarabiał, a wypływały na jej konto jakby, czyli mamy nieładne czyszczenie sobie tutaj, pranie brudów. Wiem jednak, że dzięki temu mój synek może rozwijać się w pierwszych miesiącach życia w naprawdę dobrych warunkach. Niestety widzę więcej za dużo rzadziej niż bym chciał, ale wierzę, że to się zmieni, bo bardzo chcę uczestniczyć w jego życiu, w końcu jestem jego ojcem. Zawsze będę jego ojcem. Po tym jak komplek zabezpieczył 5-cyfrową kwotę proponowanych przez stronę Asi Alimentów. I tutaj, uwaga, tu wydaje mi się, że to co teraz padło, to jest nieświadomy do końca strzał w stopę, zresztą strzał w stopę chyba zazwyczaj są nieświadome. Pan Królikowski mówi o tym, iż komornik zabezpieczył na jego koncie 5-cyfrową kwotę alimentów, które sobie pani Joanna zażyczyła jakby. I tutaj problem z tym mam taki, iż po pierwsze to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśla kwotę alimentów, tylko kwota alimentów jest zasądzana przez sąd na podstawie zarobków danej osobie, poziomu życia itd., itd. Więc to nie jest tak, że pani Joanna sobie wymyśliła kwotę na alimenty. Oczywiście mogła pewnie podać, zasugerować itd. Natomiast to jest coś, co sąd jakby ogarnia. Nie wiem, że mama sobie wymyśla. Proszę mi dać tutaj 10 tysięcy miesięcznie i już. No niestety tak to nie działa. Niestety, niestety. Także to po pierwsze. A po drugie, to nie jest tak, że komornik po prostu wchodzi sobie z półobrotu na moje, wasze konto, tylko żeby komornik wszedł na konto, to te alimenty muszą być niepłacone. Więc skoro wszedł mu komornik na konto, to znaczy, iż jednak tych alimentów nie płacił i się nie wywiązał z tego obowiązku. 5-cyfrowa kwota to jest maksymalnie 99 tysięcy złotych. Nie wiem, kiedy się ten syn urodził, luty, marzec, coś takiego. Wątpię, czy to jest 99 tysięcy złotych, ale powiedzmy, że to jest maksymalna 5-cyfrowa kwota na jego koncie. Z tego co wiem, za sam program tamten przez Atlantyk około 300 tysięcy. Takie krążą ploty, około 300 tysięcy dostał, a wiem, że w nim brał udział. Nie jest to jego jedyna aktywność, ma też duże konto w social mediach. Także tutaj jego zarobki, jakby 99 tysięcy złotych za, co my teraz mamy, za lipiec, raz, dwa, trzy, cztery, za prawie 5 miesięcy, 6 miesięcy, zależy. To może być 20 tysięcy, ja 99 tysięcy mówiłam, że to jest maksymalna kwota. Natomiast przy tym poziomie zarobków, jakie ma ten pan, wydaje mi się, że to nie jest taka kwota, która go po prostu zrujnuje. Taka by go zrujnowała, gdzie po prostu jeden z jego gigów, czyli jedna z jego rzeczy, tak jak mówię, około 300 tysięcy tam wiem, znaczy ponoć. Ponoć to jest wszystko, wiecie, nie cytujcie mnie o takie kwoty. I tam, to nie mówimy tutaj o zarobkach miesięcznych typu 2, 5, 7 tysięcy złotych, tylko o dużo wyższych zarobkach miesięcznych. I tak jak mówię, kwota alimentów jest zasądzana na podstawie zarobków rodzica. Nie taka z dupy wyjęta i w ogóle, tylko to, na co rodzica po prostu stać. Więc skoro przez sąd została zasądzona taka kwota, to znaczy, że ona wynika z zarobków pana Królikowskiego jakby, a nie jest po prostu wymyślona totalnie. Stąd też po prostu biorą się tak zwani alimenciarze, bo ten faceci, nie wiem, są na bezrobociu, albo są na umowach na czarno, albo pracują gdzieś za granicą na czarno i po prostu nie płacą alimentów, bo wtedy są nie do dojechania, albo chcą mieć jakby na papierze jak najniższe zarobki, bo wtedy sąd jakby na podstawie tych oficjalnych zarobków jakby zasądza alimenty, nie? Mówię o tym, bo mnie to strasznie wkurwia, jest to bardzo niesprawiedliwe i po prostu, tak jak mówiłam w ostatnim filmie, dla mnie to jest jeden z najniższych gatunków, jeden z najniższych gatunków człowieka to są ludzie, którzy nie płacą alimentów na własne po prostu dzieci. Oczywiście pewnie są wyjątki od tej reguły, ja osobiście nie znam. No, ale jeżeli mówi o tym, że komornik siadł mu na konto i mu wziął kwotę za te alimenty, to znaczy, że tych alimentów nie płacił, a kwota była zasądzona, bo powinna zawsze być zasądzona, na podstawie jego zarobków. Tyle. Także strzał w stopę i po prostu wszystko, co dalej już dla mnie powie, jest absurdalne, bo na początku mówił, że jakby chce wspierać tego swojego syna i przy nim być i tak dalej i ułożyć na jego utrzymanie i nie jest prawdą, że nie płaci alimentów. No sorry, skoro komornik ci siadł na konto, ergo nie płaciłeś. Lecimy dalej. Mam zablokowane wszystkie konta, więc o finanse matka na mojego syna nie powinna się obawiać, tym bardziej, że z tego co widzę całkiem nieźle radzi sobie z reklamowaniem wszystkiego na swoim Instagramie, no ale wiadomo.
A tutaj to już w ogóle spiło, to, że sobie coś pani zarabia i pracuje i reklamuje, to w ogóle brawo, good for her i jak najbardziej. Tym bardziej, że koleś zostawił ją po prostu w ostatnich tygodniach ciąży. Jest zdana na siebie, musi zarabiać na siebie i na swoje dziecko, bo z tego co słyszymy, alimenty nie są do końca płacone. Zresztą zaraz zobaczymy, w jakie tutaj tam kwoty by leciały. Więc po pierwsze, nie ma niczego złego w zarabianiu. Wręcz na odwrót, to jest dobrze, że zarabia i jestem całym sercem za tym, żeby kobiety były niezależne finansowo, zwłaszcza jeszcze jeśli trafią na dupka. Nie mówię, że on jest dupkiem, ale różnie w życiu bywa, po prostu. Także jak najbardziej, dziewczyny, trzeba zarabiać, zarabiajcie, miejcie zawsze swoje pieniądze przy dupie, jak to się mówi. A takie szejmowanie kogoś, zawstydzanie, że zarabia, że reklamuje i bardzo dobrze, niech ma swoje pieniądze na siebie, na swoje dziecko. Jak to jest? Ja wybieram prawdziwe życie, dlatego... Zacząłem nowe. Jestem lekko zmęczony tym zasynkiem, ale mimo wszystko jestem szczęśliwy. Wiem, że tym razem podjąłem dobre decyzje i to początek zupełnie nowej, dobrej drogi. Może z czasem się przekonać. Trzymajcie się wszyscy w zdrowiu. Pozdrawiam wszystkich ojców z problemami. Pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, żeby zawalczyć o swoje dziecko i o siebie. Przepraszam za to, że nasze prywatne sprawy znowu są publicznie roztrząsane, ale to chyba jedyna metoda, żeby trafić do matki mojego dziecka. Asiu, proszę, załatwmy to między sobą i w sądzie. Proszę? Załatwmy to między sobą, wrzucając takie treści publicznie na YouTube'a i na Instagram. Jeżeli myśleliście, że nie można upaść niżej, to można. Otóż w tym samym dniu na Instagramie tegoż pana Królikowskiego pojawiły się screeny z wyciągów bankowych. I to tu już jest taki ogólnie level zażenowania, że po prostu ratunku. Ale mamy tutaj przelew antykrólikowski i to rzeczywiście jest okres 23 stycznia do 15 lutego. Przelewy ze wspólnego konta na rachunek Joanny Opozdy z samego bieżącego jakby roku. I to rzeczywiście mamy przelew styczeń 49 tysięcy, 20 zł, bardzo mi się podoba, 20 tysięcy, 50 tysięcy, czyli mamy około 120 tysięcy złotych do 15 lutego i rzeczywiście są to kwoty duże. Natomiast z tego co rozumiem, oni wtedy byli normalnie jeszcze razem, to byli jakby parą i w ogóle nie. To, że to są przelewy ze wspólnego konta na konto jakby pani Opozdy, po pierwsze, tak naprawdę, no nie jest pokazane skąd są pieniądze na tym koncie, skąd się wzięły. Pan Królikowski mówi, że to są jakby z jego konta wpłynęły. Być może, ja nie mówię, że tak nie jest, natomiast tutaj jakby to nie jest potwierdzone. Więc jeżeli już mówimy o Boże, jaki biały rozświetlacz, znaczy ten korektor, no nie, to będzie dramat, dobra. Jeżeli już mówimy o jakiejś manipulacji, o próbie manipulacji, to ja bym powiedziała, że to jest trochę próba manipulacji, bo rzeczywiście są pokazane przelewy na bardzo duże kwoty na konto pani Opozdy ze wspólnego konta, natomiast po pierwsze to było jeszcze kiedy byli razem, więc ich stosunki na pewno i stosunki jeżeli pieniądze też musiały być inne. A po drugie, nie jest wprost pokazane z czyjego konta te pieniądze wpłynęły na konto wspólne, więc no, nie wiem. Dla mnie, moim zdaniem, to wygląda na próbę manipulacji po prostu, bo to są informacje, które poszły do mediów, że po prostu były duże przelewy z konta wspólnego, że rzeczywiście, że płacił i tak dalej, że rzeczywiście jest dobrym ojcem. Natomiast tutaj pani Opozda zaraz się do tego odniosła. I to nie wiem, jakbym się zachowała. Nie wiem, czy w ogóle bym się do tego odniosła, czy bym coś powiedziała, ale ona się odniosła, także to jest. Co do przelewów, które Antek pokazuje, to kolejna manipulacja, to są transakcje sprzed narodzin naszego dziecka. Wystarczy spojrzeć na daty, one są wykonywane podczas naszego małżeństwa. W większości są to przelewy na dom, który wspólnie zainwestowaliśmy płacąc porówno. Te przelewy nie mają nic wspólnego z tą sprawą. I to rzeczywiście jest jej słowo przeciwko jego słowu, natomiast daty się jakby zgadzają, no nie? I tutaj jakby, no rzeczywiście tak jest. Na co? To nie jest koniec żelady. Pan Królikowski pokazuje części przelewów ode mnie na wspólne konto, czyli rzeczywiście te duże kwoty przechodziły od tutaj pan Królikowski, jakieś 150 tysięcy, 50 tysięcy na ich wspólne konto, listopad, styczeń. No okej, czyli część
Dobrze, tutaj są, natomiast nie mamy, wiecie, nie mamy całego wyciągu z tego konta, nie wiemy ile było w sumie na tym koncie, ile pani Opozda przelała, ile on w sumie przelał, to jest takie, no to jest takie pokazywanie, o, ja tyle pieniędzy wlałem, dobra, skoro tyle pieniędzy wlałeś, czyli tu już mamy 200 tysięcy przelane, czyli dysponujesz takimi pieniędzmi, czyli zarabiasz dużo, czyli ta pięciocyfrowa kwota zabezpieczona przez komornika to chyba nie jest aż tak strasznie dużo, no nie, czepiając się. I potem dalej pokazuje, odnosząc się do tego, że pani Opozda pisała, że te kwoty, te przelewy na jej konto były sprzed narodzin dziecka, pokazuje przelewy, które rzeczywiście były już po narodzinach dziecka. No i tutaj, uwaga, uwaga, mamy Asia, 3000 zł w marcu, czyli świeżo urodzone dziecko, rozumiem, że wtedy były. Asia Vincent, 5000 w marcu, raz jeszcze. No ale tak, urodzi się dziecko, trzeba kupić podstawowe wózki, foteliki, to już są ciężkie tysiące, wierzcie mi, nie? Czwarty, czyli kwiecień, mamy 5000 zł, rzeczywiście, 5000, no to powiedzmy, wydaje mi się, że na takim poziomie życia, jak oni żyją, mieszkanie w Warszawie i tak dalej, 5000 miesięcznie z małym dzieckiem, to nie jest dużo pieniędzy, to po prostu nie jest dużo pieniędzy, ale to już nie wszystko, to jest kwiecień, maj 2000 zł. Brawo! Po prostu brawo! Naprawdę samotna kobieta z dzieckiem i 2000 zł alimentów od pana, który dysponuje, jak widzieliśmy wcześniej, te jego przelewy bardzo dużą, no to jest osoba publiczna, jakby teoretycznie, czyli jesteśmy w stanie sprawdzić, ile on zarabia, nie? I to jest maj. I co jest jeszcze piękniejsze, alimenty czerwiec, czyli kolejny przelew, kolejne 2000 zł, czyli po prostu żyć nie umierać, można szaleć, można imprezować, można zatrudnić 3 nianie do dziecka za te 2000 zł. I to są alimenty czerwiec, przelew poszedł 7 lipca, czyli od 10 maja do 7 lipca nie poszedł między tym żaden przelew, czyli po prostu przelew za czerwiec nie poszedł, czerwiec ogólnie jedz gruz i tyle, kobieto i dziecko. Natomiast w lipcu poszło 2000 zł. Naprawdę taka kwota. Po prostu oglądając to, myślę sobie, czy ten człowiek nie czuje, jakie to jest. Żenujący jest fakt robienia screenów, pokazywania tego, jakim jestem zajebistym ojcem, ojcem z problemami, to, że muszę walczyć o swoje dziecko i jak ja dbam o to dziecko, spójrzcie, jak ja dbam o to dziecko, jeb screeny i w ogóle to już, ta mentalność jeb screeny jest dla mnie żenująca, a po drugie te kwoty po prostu przyprawiają mnie o ciarki żenady, po prostu ciarki żenady, aż mi oko zaczęło łzawić, czekajcie. Pokazywanie tych kwot, dobra, to jest jakieś 10-20 tysięcy, natomiast to był 2000, to był zeszły rok, a od urodzenia dziecka to już tak jak mówię, 3 tysiące, dobra, dwa razy było po 5 tysięcy, co i tak nie jest jakby niesamowicie wysoką kwotą na jego zarobki, tak mi się wydaje. A potem już od maja do lipca, a to były maj 2000, potem luka, nic nie było, potem znowu 2000 i co, i teraz będzie to już malało w tym samym, wiecie, w ten sam sposób. Żenujące. Ja na jego miejscu byłabym zażenowana, pokazując takie rzeczy, takie kwoty po prostu przelewane na własne dziecko, jeszcze podając te argumenty, że on jest takim biednym ojcem z problemami i tak dalej, nie? Żenujący. Fakt szczucia tymi po prostu wyciągami, wywlekania swoich brudów na światło dzienne jest żenujący. I dwa, te kwoty są również żenujące po prostu dla mnie totalnie. I czepianie się, że w tym wszystkim właśnie ta głupota, po prostu czepianie się, to głupie, znaczy to takie idiotyczne rozumowanie dla mnie, czepianie się, że komornik mu siadł na konto i w ogóle Asia sobie takie alimenty wymyśliła. Tak jak mówię, alimenty, kwoty alimentów nie biorą się z dupy, tylko są zasądzane przez sąd na podstawie waszych zarobków jakby i tak dalej. A to, że komornik siadł na konto, to znaczy, że nie było to płacone, koniec. I jeżeli on teraz tu pokazuje takie po prostu wyciągi z konta, pokazując jaka ta pani jest zła, ta jego żona jeszcze obecna, i jaki to on jest dobry i jak on to płacił te alimenty, to po prostu ja umieram zażenowania i próbując jakby zmanipulować opinię publiczną teraz też, pokazując te duże kwoty, tylko że pokazywanie tych dużych kwot, a potem tych przelewów, właśnie tych 150 tysięcy wpływy z własnego konta, a potem te 2000 przelewane na syna tak co drugi miesiąc,
emocje, które we mnie się w tym momencie budują, nie są pozytywne, a nie mam ochoty tutaj siedzieć i bluzgać, bo nikomu tego nie trzeba w życiu, natomiast mogłabym godzinami bluzgać na takie osoby, po prostu. Tutaj jeszcze pani Opoza na swoim Instagramie odnosi się do tego nieszczęsnego filmiku na YouTubie. Alimenty zasądził sąd, nie ja. No właśnie, tak to działa. Przyjrzał się twoim zarobkom i ustalił odpowiednią kwotę. Gdybyś był przyzwoitym człowiekiem i płaciłbyś co miesiąc alimenty na czas, komornik nie zająłby twojego konta, to chyba oczywiste. Ile razy próbowałam się z tobą dogadać, ile razy mój prawnik próbował się z tobą skontaktować. O prawdziwym życiu nie masz wielkiego pojęcia. Prawdziwe życie to nie jest wieczna impreza. Nigdy nie zmieniłeś naszemu dziecku pieluchy, nigdy nie wstawałeś do niego w nocy, nie kąpałeś go. Za to, kiedy nasz synek miał 2 miesiące, przyniosłeś mu kostkę Rubika i zapytałeś, czy może już jeść pierogi, więc jakim ojcem jesteś? Przepraszam, że się śmieję, ale tylko to im pozostaje po prostu to, że jak jakiś taki deepfake w ogóle, what? I pani Opoza jeszcze komentuje te wszystkie wyciągi. To było do przewidzenia, druga strona robi to, w czym się czuje najlepiej. Kłamie, wybiela się, wymyśla niestworzone historie, które nijak mają się do rzeczywistości. Mogłabym punkt po punkcie odeprzeć te wyimaginowane zarzuty, pokazać kolejne wiadomości, zdjęcia, nagrania, ale zostawię to odpowiednim organom, które potwierdzą ich wiarygodność, bo będą dowodami w sprawie sądowej. Jedno muszę jednak skomentować. Antku, z naszym rozstaniem pogodziłam się już dawno. Nie ugrywam. I ten argument, właśnie jego argument, że ona nie może się po prostu, nie może się pogodzić z tym rozstaniem. Jestem taki zajebisty, że każda mnie pragnie. Po prostu tak. I tutaj to odparcie jest ładne. Antku, z naszym rozstaniem pogodziłam się już dawno. Nie ukrywam, było mi ciężko, bo bardzo mnie zraniłeś. Ale kiedy nasz syn poważnie zachorował i wylądował w szpitalu, a ty pojechałeś z kochanką na wakacje do Kudowy, porzucając go po raz drugi, zaczęłam dziękować Bogu, że nie jesteś już moim partnerem. Przykro mi, że musiało dojść do tego medialnego cyrku, ale w obliczu ustawiania mnie w jak najgorszym świetle, musiałam bronić się w jedyny znany sposób, państwu królikowskim sposób, publicznie. I tego jakby nie kumałam, tak jak naprawdę, tak jak mówię, do końca i dopiero potem gdzieś coś właśnie przeczytałam i patrzę, że to przecież jest pani Grażynka z Klanu, a ja wiem, co przeczytałam, po prostu na Pudlu, jak szukałam właśnie informacji z tego filmu, weszłam na Pudla, i tam, a to pani Małgorzata Ostrowska-Królikowska się nazywa, przepraszam. I tam pan Rysiu z Klanu, czyli pan Piotr Cybuchowski, chyba, przepraszam, że nie znam nazwisk, ale po prostu aktor udzielił wypowiedzi Faktowi, w której w bardzo wyważony sposób skomentował aferę z udziałem Królikowskich. Byliśmy blisko dawniej, ale wciąż bardzo ją lubię i mam o niej jak najlepsze zdanie. To bardzo rodzinna osoba. Wychowała tyle dzieci i już samo to sprawia, że jest rodzinna. No nie? To ja dodałam. Dzieci są już dorosłe, idą swoją drogą, dokonując swoich wyborów, ale oczywiście to, że zarówno ona, jak i ja jesteśmy na świetniku, sprawia, że musimy zmagać się z różnymi problemami i pytaniami dotyczącymi nie tylko nas, mówi Piotr Cyrwus, przepraszam, pan Piotr Cyrwus tutaj. Wychowała tyle dzieci i to sprawia, że jest rodzinna. Tak, po prostu tak. Nie, nie tak to działa. Dobra, po prostu, dobra, nie dam się ponieść moim dzikim emocjom. Także no tak to na chwilę obecną wygląda. Okej, okay, dokończyłam sobie szybko make-up, bo jak gadam, to nie potrafię się chyba jednak tak bardzo malować. Czyli jak gadam, to potrafię, ale nie potrafię jak czytam. O, jakby tak, tak, także to. Wszystkie nazwy kosmetyków są po prostu w opisie tego filmu, tak jak mówiłam. No a co do samej sprawy, no z tego co rozumiem, z tego co pani Opoza pisała, sprawa będzie miała swoją kontynuację w sądzie. No w tym wszystkim, tak jak zawsze mówię, najbardziej żal jednak jest dzieci. Mam nadzieję, że maluch będzie miał takie warunki do życia, na jakie zasługuje i jakie mu zasądził sąd. Także to, a jeżeli chodzi o samego pana Królikowskiego, no w tym momencie no wydaje mi się z tych wszystkich niedoszłych polskich amantów, którzy po prostu teraz, nie wiem, jakiś słaby sezon jest na tatusiu chyba rzeczywiście. To z jednego z waszych komentarzy ktoś to napisał, że sezon na ojców, no. To chyba jest takim najbardziej przykładem, że wow, serio, naprawdę, jak można. Także to jest to. No i co? No i tyle. Mam nadzieję, że to już też koniec tej farsy i że wszyscy będą trzymać jakiś poziom. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie. Jestem ciekawa oczywiście waszych opinii, bo wszystkie są tutaj ważne, jeżeli są wyrażone w sposób kulturalny. Ja wyrażam swoją opinię i komentuję, gdyż mam do tego prawo, tak samo wy. Także dziękuję i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!